Witam w programie Rysiek na Malcie. Dzisiaj spróbujemy popłynąć właśnie tym stateczkiem z zatoki na wyspie Malta. Właśnie wypłynęliśmy na wycieczkę po zatokach wokół Malty. Wycieczka ma trwać 1,5 godziny. Jesteśmy na takim małym stateczku. Wypłynęliśmy z miejscowości Sliema. Bilet dla jednej osoby to 16 euro. No i zobaczymy, dokąd nas zaprowadzi. Zobaczymy, co po prostu będziemy zwiedzali. Po prawej stronie widzimy Valletta, stolicę Malty. No i mamy kolejną zatokę wokół właściwie Valletty, ale to już taka zatoka, gdzie sumują bardziej kutry rybackie, a więc jedna z podstawowych dziedzin pracy tutaj ludzi mieszkających na Malcie, rybołówstwo. A tutaj są takie małe łódeczki, które z Valletty przywożą chętnych do takiego Trójmiasta. 2 euro od osoby. A wpływamy teraz do kolejnej zatoki, ale to już jest taka zatoka z większymi i mniejszymi jachtami, z mniejszymi i większymi łódeczkami, czy to żaglowymi, czy to motorowymi. La Noma Sanglea au XVIe siècle. Elle est communément appelée l'Isla, qui est probablement la contraction de l'Isola de Di San Michele. Après la chute de Saint-Elmo en juin 1565, les forces turques ont dirigé leur attaque sur Sanglea. No, na brzegu widzimy przepiękne małe kawiarenki. La ville reçut le titre de Città Invicta. Restauracje. Les rives de Sanglea étaient à l'époque très populaires auprès des marins. Il lui donna le nom de la côte. No i kolejna mała łódeczka, taka mała taksówka. Il y a encore des bars qui portent les noms de ce marin qui fréquentait ces lieux, tels le bar de Manchester, le Black Cat et le Fellowship Pub. Kończymy naszą wycieczkę, wpływamy do zatoki przy miejscowości Sliema. Po lewej stronie mamy Valletta i mury obronne, a po prawej stronie właśnie miasto Sliema. No bo ja dzisiaj strasznie wiaterek się zrobił, także troszeczkę kołyszę naszą łodzią, naszym statkiem, ale bardzo miła wyprawa, bardzo przepiękne widoki, zresztą jak na całej Malcie. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.